Zaczynamy 40 dni chodzenia za Panem Jezusem. Zobacz na podłogę, zobacz. Na podłogę. To jest koszyk z zadaniami. Zobaczmy, taki fajny koszyk z zadaniami. Codziennie losować na zmianę zadanko. I Aurelka będzie robić wszystkie zadania, a Gabuś to, co mi się uda zrobić, tak? Potem naklejamy na owieczkę, dobra? Co tam jest? Jezus. A malutki na jednej stronie, a na drugiej? Też jest, już jest duży. A wokół Jezusa kto jest? Dzieci. Ale tylko takie małe dzieci? Pomogę mamie składać pranie dzisiaj. Wow, ale mam pomocnicę. To co, i tak lubisz. Super. Gdzie byliśmy? W kościele. W kościele? Okej, okay. A czemu dzisiaj w kościele byliśmy? Papro. Co? Papro. Papro? No chyba proch sam. Proch. Gdzie widziałaś proch? Nie. Na głowie? A kto ci tam posypał? Ksiądz. Ksiądz? Co teraz zrobimy z tym prochem? Z tym prochem? Takie skąd. Ten blok tam. Wyczyścimy. Okej. Trochę długo, nie? A co ksiądz mówił, jak posypał? Wrócę się na Biblię. Na co? Na Biblię. Wrócisz na Biblię. No powiedz, gdzie idziemy teraz? Do lasu. A po co? Teraz... Nie! Idziemy do lasu jeszcze! Ale po co? Teraz mam gałęzie. A po co mam gałęzie? To chodź, idziemy. Zrobić krzyż. Dobrze. Ile krzyży zrobimy? Dla mnie i dla Kabusia. Super. A mama ma jakiś krzyż? Nie. No co, to tak wielki post bez krzyża, mama? Co wymyślimy mamie? Jaki krzyż wymyślimy? No, jest! Jakiś duży. A po co nam krzak z kolcami? Co z nim zrobimy? Obciemy i z tego będzie kolona księgiowa. Ale Gabuś ma. A Gabuś już ma, masz rację. Czyli jeden, okej. Okay. Pa! Bye.